o wiele lepszy, bo skuteczniejszy jest, łatwiejszy kontakt z dziećmi. Absolutnie się zgadzam z tym. Nie zgadzam się natomiast z pozostałymi tezami, dlatego że my zarządzać mamy tym centralnym. I teraz, jeżeli ja widzę, że nie jest równe rozłożenie tych dzieci w szkołach i można by nie to, że zaoszczędzić, ale należy, jest naszym obowiązkiem racjonalnie do tego podejść, ja nie widzę możliwości, żeby dwuzmianowy był program zajęć, ponieważ największa liczba dzieci w klasie jednej, bo to jest największą liczbę, widzę 44 uczniów i dwa oddziały, czyli 22 osoby są w klasie. Nie widzę takiej możliwości. I ja proszę zwrócić też uwagę, celowo unikałem wskazywania, domyślania się, która z placówek miała być zamknięta. To jest rzecz urzędu, który reprezentuje wójt, żeby przeprowadzić analizę tego, jakie najkorzystniejsze będzie rozstrzygnięcie w tej kwestii. A ponieważ liczba dzieci u nas nie powiększa się, wiemy już dziś, że za chwilę i tak przyjdzie nam zamknąć szkołę, i tak przyjdzie nam się zderzyć z problemem, co z obiektem X zrobić, jak go zaadaptować i tak dalej. My to doskonale wiemy, tylko że zarządzamy tym centralnie w ramach budżetu gminy i stąd była moja wypowiedź i ja ją nadal podtrzymuję. Po prostu coś musimy z tym zrobić, wszyscy o tym doskonale wiedzą. Tylko że ja też wyraziłem w swojej wypowiedzi wcześniejszej jakby niezadowolenie z tego, że nie było decyzji organu zarządzającego wcześniejszej, z uwagi na to, że te emocje są przeniesione na państwa. Ja to wiem, bo ja też tam mieszkam, też mam dzieci. Natomiast taki stan, mimo że ja absolutnie się z tym zgadzam, no to on nie jest do zaakceptowania przy dzisiejszym budżecie gminy i takie jest moje zdanie, ja je wyraziłem, ale nie dlatego, że chcę oszczędzać na dzieciach, tylko dlatego, że realizuję swój obowiązek jako radnego. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że pozwoliłem na zadanie panu głosu, bo został pan radny także wywołany i dlatego panu radnemu pozwoliłem poza kolejnością zabrać głos. Bardzo ważne to, co pan radny podkreślał, jest to w chwili obecnej zdanie pana radnego jako osoby, która ma do tego prawo, ale jest to indywidualne zdanie. W związku z wyczerpaniem listy mówców oraz wyczerpaniem porządku obrad zamykam 7. sesję Rady Gminy Stegna. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.